Hej, zaczynamy drugi dzień na Korfu. Dzisiaj już mieliśmy jogę o 8:30, później śniadanko. Tutaj znowu jestem na tarasie z naszym widokiem na basen i niedługo będziemy wyruszać na zwiedzanie stolicy Korfu. Tam od nas mamy coś na północy wyspy, będziemy jechać pewnie około godzinki i będziemy mieć 4 godziny właśnie na zwiedzanie. Więc zapraszam do oglądania dzisiejszego vloga. Jednak zmiana planów i najpierw idziemy do Kanonii. Tutaj będzie lądowanie samolotów i będą przelatywać nad naszymi głowami, więc to jest nasz pierwszy punkt, a później będziemy jechać do stolicy. Jesteśmy w stolicy miasta. Przed chwilą byliśmy na pączkach, które się nazywają Lukumades. I są to takie właśnie małe pączki pieczone, smażone. I jedliśmy z białą czekoladą i pistacją, były przepyszne. Teraz czas na trochę spaceru tutaj po mieście i zwiedzania. Mamy punkty zaznaczone, które warto odwiedzić, ale myślę, że raczej będziemy sobie zwiedzać i zobaczymy, co fajnego zobaczymy. A ja jeszcze będę później opowiadać trochę o tym mieście. Teraz jestem w kolejnej wąskiej uliczce. Wygląda ona tak. I właśnie to, co się dzisiaj dowiedzieliśmy, to, że to miasto, mimo że to jest stolica Korfu, no to jest jednak wykonane w stylu włoskim, takim weneckim, ponieważ kiedyś należało do Imperium. Jakiego? Imperium Rzymskiego. Tak. O, coś tutaj dużo lata much. Więc może weszłam w złą uliczkę. Ale tak, ale rzeczywiście nawet jak oglądałam zdjęcia stąd, to wyglądało bardzo na takie włoskie. I okazało się, że się nie myliło. To są ponad najlepsze lody w Korfu i w takim miejscu Papa Georgis. Ja wybrałam pistację i właśnie smak autorski, truskawka, nie pamiętam co jeszcze, truskawka, jabłko i cynamon, chyba tak. Teraz jesteśmy w ogrodach, z których jest widok na panoramę, widok na fortecę. Jest tutaj bardzo przyjemnie, są przepiękne drzewa, też takie resztki murów, też mi się bardzo podobają, super w moim stylu miejsce, sami zobaczcie. Taką piękną miejscówkę znalazłyśmy właśnie z tego ogrodu. Przepięknie. Zrobiłyśmy zdjęcia i możemy już iść dalej. U nas sesje trwają, jeszcze mamy kilka godzin czasu wolnego. Myślę, że jest 2 godzinki na ludzie, więc będziemy dalej spacerować. Ale fajne, fajna jest ta stolica, podoba mi się. I teraz zmierzamy do dzielnicy, która jest właśnie w stylu włoskim.
My już kończymy zwiedzanie. Wyszło piękne słońce. Muszę uważać, mam spalony kark. Ale teraz będziemy wracać do pokoju, czy do hotelu, do naszej miejscowości Sidari. Będziemy mieć obiad, kolację, czyli prawdziwą grecką ucztę, a później już jogę. Więc myślę, że jeszcze odezwę się wieczorem, a na razie żegnamy stolicę Korfu. My już tak naprawdę mamy przed sobą jogę i to będzie na tyle na dzisiaj. Chciałam tylko podsumować, że stolica Korfu jest naprawdę piękna, w stylu włoskim, więc warto się tam wybrać, to na pewno. Co jeszcze? A w ogóle zobaczcie, jakie są piękne owocki na drzewach, więc warto się na pewno tam wybrać i koniecznie spróbować pączków lukumades. To, co wcześniej pokazywałam, jest przepyszne. My jadłyśmy z białą czekoladą i pistacją, ale myślę, że któregoś wolnego dnia na pewno jeszcze coś nagram. A teraz już idę do dziewczyn, bo wracamy ze spaceru. Więc dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu z Korfu. Pa, pa!